80 lat Jarosława Marka Rymkiewicza to okazja niezwykle ważna i z tej to okazji postanowiliśmy zaprosić Państwa do kawiarni Niespodzianka. Witam się z Państwem Mateusz Matyszkowicz i Jerzy Kopański. Z nami znakomici goście, pani Elżbieta Czerwińska z wydawnictwa SIK, wydawca poety, profesor Marek Cichocki z teologii politycznej i z Centrum Europejskiego na Tolin. Dzień dobry. Pan redaktor Krzysztof Masłoń, krytyk literacki, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry. Jakub Marmurek, krytyka polityczna. Marmurek, dzień dobry Państwu. Powiedziałem się? Przepraszam bardzo. Tak zróżnicowane grono osób to właściwe grono do tego, żeby rozmawiać o poecie, który wbrew temu, co czasem niektórzy myślą, wcale takim bardzo prostym i bardzo oczywistym poetą nie jest. Jarosław Marek Rymkiewicz to pisarz, poeta, bardziej zagadka niż odpowiedź i takiego Marka, Jarosława Marka Rymkiewicza, którego Państwo jeszcze nie znają, o takim właśnie chcemy dzisiaj opowiedzieć. Od roku 2008, po napisaniu przez Rymkiewicza Wieszania, początkującego serię zwaną jako Tetralogię Polską, dyskurs publiczny i dyskusja nad Rymkiewiczem kręci się wokół pojęcia polskości, arcypolskości, ideologa skinheadów, jak chcą niektórzy, przez co inne istotne wątki twórczości Rymkiewicza giną. Dla nas jednym z takich podstawowych wątków, motywów w twórczości Rymkiewicza jest wymiar duchowy. Jako twórca neoklasycystyczny, więc związany z formą konserwatywną, odwołującą się do klasycznych wartości, Rymkiewicz, zwłaszcza na rynku polskim, jest postacią wyjątkową ze względu na pewne komplikacje metafizyczne. Obecność Boga, nieobecność Boga, wyabstrahowanie od Boga. I jak Rymkiewicz tym nieoczywistym stosunkiem do spraw boskich i eschatologicznych konstytuuje literaturę polską. Może zaczniemy od pani Czerwińskiej. Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście przygotowując się do dzisiejszego spotkania, oczywiście sięgnęłam po taką fundamentalną książkę, interpretację twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza z lat 70. To jest książka Ryszarda Przypylskiego, to jest klasycyzm. Książka poświęcona paru poetom, które zdaniem Przypylskiego tworzą właśnie taki nurt klasyczny w poezji polskiej. I to, co jest ciekawe, niesłychanie, to obraz z tamtego okresu, z tamtego czasu Marka Rymkiewicza. To znaczy, jest to poeta, który zdecydowanie opowiada się przeciwko wszelkiej postaci historyzmowi, przeciwko wszelkiej refleksji nad historią, którą uważa za bezcelową, niepotrzebną. I nad tym, na czym się skupia, to jest w zasadzie świat symboli, świat kultury. I właśnie za pomocą tego świata symboli, czy świata kultury, ludzkie jestestwo, czy ludzki podmiot uzyskuje pewien wymiar nieśmiertelności. Rymkiewicz jest jakby przeciwny myśleniu romantycznemu o tym, co się dzieje z człowiekiem po śmierci. To znaczy nie wierzy on w romantycznego upiora, który jest z tamtego, prawda, który jest z tamtego świata, ale już nie z świata naszego. Czyli nie jest to ta postać, którą znamy z dziadów Mickiewicza. I to, co dla niego jest centrum jego zainteresowania, i myślę, że to jest wątek absolutnie do tej pory istniejący, to jest kwestia ciała, co się z tym ciałem robi po śmierci, tak zwanego trupa. I tutaj wybiera Rymkiewicz tradycję barokową, bo jak wiadomo, jest to poeta, którego często określano jako mistrza właśnie takiej barokowej miniatury malarstwa nagrobnego. I w tym momencie to, co interesuje Rymkiewicza, to jest to, jak ten trup, który kontynuując tradycję barokową,
jest właśnie tym popiołem, jest właśnie tą pleśnią. W jaki sposób znowu może wejść w świat nieśmiertelny, w świat wiecznego teraz, czyli w świat kultury. I dokonuje to poprzez słowo. Czyli dla Jarosława Marka Rymkiewicza słowo jest no, czymś niesłychanie ważnym. I kiedy w filmie pana Matyszkiewicza, który oglądaliśmy podczas rozmowy, kiedy Rymkiewicz niesłychanie pesymistycznie mówi, że już nam jest niepotrzebny Homer, niepotrzebna jest nam poezja, to mówi, że w zasadzie, co to oznacza? Że w zasadzie, no, nicość, absolutna nicość, jeśli tak można powiedzieć, nam jakby zagraża, czy jest jakąś, może być jakąś częścią naszego doświadczenia i jakby skreślenia tej ciągłości tradycji europejskiej. Ale może ja oddam już głos następnym. No właśnie, bo ten Jarosław Marek Rymkiewicz, który jest bohaterem w jakiejś części tak zwanego świata konserwatywnego, jest raczej utożsamiany dzisiaj z tą prawą stroną polityczną, po tej stronie się opowiada się jednocześnie po stronie nihilizmu. Jest człowiekiem, który otwarcie przyznaje się do inspiracji niczańskich, co jest na przykład bardzo widoczne w jego ostatnim tomiku. Obecność z nami tutaj profesora Marka Cichockiego, który zajmował się wielokrotnie w swojej pracy naukowej właśnie tym stykiem historii, nihilizmu i konserwatyzmu, jest tutaj niezwykle ważna. W jaki sposób można pogodzić konserwatyzm z nihilizmem, z przekonaniem, że po tamtej stronie niczego nie ma? Znaczy nie można chyba pogodzić i wydaje mi się, że konserwatyzm Rymkiewicza jest trochę przypadkowy. Jeśli się czyta zwłaszcza jego powieści, znaczy powieści, jego książki, historyczne. Zaczynając, bo to nie padło tutaj, zaczynając od tej wcześniejszej książki dotyczącej Nocy Listopadowej i powstańców, poprzez wieszanie, poprzez Kinderscenen Samuela Zborowskiego, to jak się czyta te książki, to widać bardzo wyraźnie, że zaszufladkowanie Rymkiewicza jako myśliciela, jako pisarza konserwatywnego jest trochę konwencjonalne. Ono wynika z pewnych wydarzeń, w których wszyscy żyjemy w Polsce i które powodują, że każdy z nas gdzieś tam przez innych zostaje zdefiniowany jako zwolennik takiej czy innej opcji lewicowej, prawicowej. Nie do końca to musi odpowiadać rzeczywiście jakby konstytucji poglądów, które każdy z nas. Ale z drugiej strony Rymkiewicz sam siebie pokazuje jako poetę, który próbuje się wpisać w jakąś ciągłość, ja i to jest ciągłość, że bardzo mocno zakorzeniona w przeszłości. Dla mnie on jest pisarzem narodowym przede wszystkim. I może ta jego kategoryzacja jako myśliciela konserwatywnego powoduje, że to wynika właśnie z jego bardzo wyraźnego opowiedzenia się w pewnym wewnętrznym polskim sporze wobec pojęcia narodu, a ściśle narodu polskiego. Na ile ta kategoria jest kategorią trwałą, wartościową, ważną dla nas, czy podstawową. Myślę, że dla Rymkiewicza ona jest ważna, podstawowa, doniosła. I oczywiście w tym sporze, który się toczy od 89, a jeszcze wcześniej, ale może sięgnijmy do tej takiej wyraźnej cezury w przeszłości 89 roku, w tym sporze, nie wiem, między modernistami, a
a tradycjonalistami, tak? Zwolennikami rozpłynięcia się w jakiejś nowoczesnej Europie, a tymi, którzy twierdzą, że istnieje tylko i wyłącznie rzeczywistość narodowa i to jest ta podstawowa, jakby to jest ta najważniejsza podstawa, na której możemy się oprzeć. W tym sporze oczywiście Rymkiewicz jest po stronie narodowej i być może z tego wynika jego zakwalifikowanie jako myśliciela konserwatywnego. Jego niczeanizm, jego stosunek do religii, do chrześcijaństwa, do katolicyzmu szczególnie, ale również do pewnych fragmentów polskiej historii, co róż będzie podważać tą tezę. Rymkiewicz w konstytucji swoich poglądów bardzo często nie pasuje do tego szablonu myśliciela konserwatywnego. W Samuelu Zborowskim jego wielkim bohaterem jest protestancki magnat, który uosabia w istocie, jeżeli sobie zobaczymy biografię Samuela Zborowskiego, właściwie wszystkie te cechy, które powinny być sprzeczne z katolickim, konserwatywnym sposobem myślenia w wydaniu polskim. Dlatego ja się trochę opieram przed takim prostym zakwalifikowaniem Rymkiewicza jako myśliciela konserwatywnego. Także z tego względu, o którym pan wspomniał, czyli jego nawiązywanie do niczeanizmu, do tego, że w istocie tak naprawdę o istocie człowieka decyduje czasami desperacki, heroiczny akt wobec nicości, którą objawia przed nami historia, no jest bardzo niekonserwatywnym podejściem. Tak więc na pewno Rymkiewicz wielkim pisarzem narodowym jest, natomiast co do jego konserwatyzmu, co róż czytając go mam spore wątpliwości. Jest też poetą, którego i postawa życiowa i poglądy ewoluowały przez wiele lat. O to chcieliśmy zapytać pana redaktora Krzysztofa Masłonia, bo ten Jarosław Marek Rymkiewicz, którego dzisiaj znamy i rozpoznajemy, tak naprawdę kształtował, autokreował siebie przez kilka poprzednich dziesięcioleci. Tu mamy jednak życie pisarza 80-letnie, pisarza, który zadebiutował, przypomnę, w 57 roku wyszedł jego pierwszy tomik poetycki, więc mamy 58 lat. No to są przynajmniej dwie poważne epoki, o ile nie więcej. A ja się z panem absolutnie zgadzam. To jest Jarosław Marek Rymkiewicz, to jest nie tylko najwybitniejszy żyjący polski poeta, ale to jest jeden z największych naszych pisarzy narodowych. Z zaznaczeniem narodowych, niekoniecznie polskich, bo tu rzeczywiście mamy do czynienia w jego osobie z rozmaitymi sprzecznościami, których pan już tutaj też zwrócił uwagę. To nie jest ten klasyczny pisarz Polak katolik, katolik nie, prawda? W ogóle relacje poety z Panem Bogiem to jest jego osobista sprawa i bardzo, bardzo skomplikowana. Natomiast jak to ewoluowało u niego? Myślę, że to ma związek z tym pytaniem o klasycyzm w jego twórczości. Myślę, że przede wszystkim to ten autor się ustawiał na początku na nie. On był przeciw, nie on jeden zresztą, przypominam jeszcze raz, 57 rok, czyli mamy za plecami przełom 56 roku, październik, zmiany ogromne w kraju i to jest całkowite odrzucenie tego, co było przedtem. A co było przedtem? No przede wszystkim socrealizm, prawda? A więc te wszystkie nieszczęsne wiersze książki Pryszczatych, to jest absolutnie nie, ale również sprzeciw wobec tolerowanej, dopuszczanej, chociaż niechętnie widzianej awangardy, w takim rozumieniu jeszcze trochę, bo ja wiem, takim przybosiowskim, więc to też nie. Szukał dla siebie miejsca. Tym miejscem po prostu było odwołanie się do najstarszych wartości humanistycznych, stąd ukłon w stronę klasycyzmu.
Nie będę po kolei opowiadał tutaj rozmaitych wolt, jakie się działy w jego życiu. Zwrócę uwagę tylko Państwu na pewne rzeczy. Tu mówimy o Jarosławie Marku Rymkiewiczu, którego znamy wszyscy, czytamy, dyskutujemy. Przecież każda jego książka, każde jego odezwanie się publiczne, każdy jego wiersz w gruncie rzeczy z tych ważniejszych, to po prostu wszczyna kolejną dyskusję narodową. Ale. Przed samym przyjściem tutaj sięgnąłem do antologii wydanej w 1997 roku, antologii poezji polskiej po 1956 roku. Antologii wydanej przez Iskry, a ułożonej przez mojego przyjaciela Krzysztofa Karaska, znanego poety. No, wszystko można zrozumieć, bo to, że nie ma tam Czesława Miłosza czy Szymborskiej nawet, to twórca antologii tłumaczy, że ponieważ zastosował tę cezurę bardzo ostro 1956 roku. Ale proszę Państwa, nie ma ani jednego wiersza Jarosława Marka Rymkiewicza. W 1997 roku to powstało. Myślę, że dzisiaj pluje sobie w brodę zarówno autor tej antologii, jak i wydawca, który do czegoś takiego dopuścił. Ale też tak naprawdę w dyskursie publicznym, nie w środowiskach intelektualnych, nie literackich, dla których to już była ważna postać od bardzo, bardzo dawna, ale w takim obiegu publicznym, to naprawdę Jarosław Marek Rymkiewicz zaistniał w 1984 roku po rozmowach polskich latem 1983, gdy zaczął o nim pisać, przepraszam za te nazwiska, ale to jest prawda, gdy reklamę mu zrobił Jerzy Urban i jego sfora, która wypisywała niestworzone rzeczy na temat, co to za poeta, który pisze o jakichś jeżach, tam idiota po prostu. Z jednej strony było to, z drugiej strony piękne słowa o tej książce Tadeusza Konwickiego czy Jerzego Giedroycia, któremu też ta książka przypadła do gustu, zresztą komu ona nie przypadła do gustu? Urbanowi. To już wiemy. I natychmiast Rymkiewicz dostaje Nagrodę Solidarności, staje się, przepraszam za to słowo jeszcze, ale no gwiazdą literatury drugoobiegowej, literatury podziemnej, no literatury polskiej, tej źle oficjalnie wydanej, a z drugiej strony zostaje wtedy wyrzucony z pracy, z IBL-u, ma rozmaite inne kłopoty. Coś się w tym miejscu wydarzyło, jest takie momentalne tąpnięcie i zaczynamy czytać Rymkiewicza inaczej. Pojawiają się wiersze w rodzaju tych z mogiły Ordona. To już jest poeta, zdecydowanie poeta narodowy. No i przychodzi wreszcie nowy wiek, a mamy za sobą to, co się stało, czyli jedni pisarze i poeci, a imię ich Legion, gdzieś się przyczepiło do Gazety Wyborczej, do środowiska Adama Michnika i mamy Rymkiewicza, który dość ostentacyjnie wybrał wtedy wychodzące i mające zupełnie inne spojrzenie na to, co się dzieje, na życie z kropką. Tam się pojawiają jego teksty i to potem narasta. I potem mamy kolejne wiersze, przychodzi rok 2000, to, co się dzieje wokół nagrody Nike, którą otrzymam, a resztę Państwo już doskonale pamiętają. Co jakiś czas jeszcze mamy ten okres takiej nerwowości pewnej, kiedy ten świetny poeta i pisarz przypomina o sobie w sposób czysto publicystyczny. Znaczy takim ważnym przełomem wywiadów, czy to prawda? Tylko no to też miejmy tego świadomość, dla jakiejś części można powiedzieć, a co to kogo obchodzi? No obchodzi, bo w takim społeczeństwie żyjemy. Część ludzi dokładnie naprawdę sobie nie zawraca tym prawda głowy. Czy to Żubr ugryzł Jarosława Marka Rymkiewicza, czy Jarosław Marek Rymkiewicz Żubra, czy tam jeszcze Kaczyński się to wszystko wplątał. O co tu chodzi? Ale poeta jest cały czas obecny. I dodam już na zakończenie tego bloku, powiedziałbym, że robi to świadomie. To jest autor, który
jeżeli nawet często mamy problemy z jakimś zdefiniowaniem tego, że on potrafi przeczyć sam sobie jakby, że to się nie układa w jakąś spójną, dajmy na to konserwatywną postawę, to miejmy to cały czas w pamięci, to jest absolutnie wielki prowokator. Dziękuję. Dziękuję. Niespójność, niekonsekwencja, niejednoznaczność Rymkiewicza samego w sobie, powiedzmy, została wyrażona. Mamy również pewien problem jako konsumenci i komentatorzy działalności Rymkiewicza z zakwalifikowaniem, ustawieniem, umiejętnością odbioru Rymkiewicza. Jak na Rymkiewicza, tak z punktu widzenia politologicznego i praktycznego, patrzy polska lewica? Nie wiem, czy się mogę wypowiadać w imieniu całej lewicy. Mogę powiedzieć, jak ja próbuję patrzeć na tego autora. Czym też myślę, że to patrzenie moje nie jest też do końca patrzeniem politologicznym, no bo też poeta nie jest politologiem, poeta nie jest mówcą wiecowym, nie jest autorem programów partyjnych, tylko jest twórcą literatury, w której oczywiście wyrażają się różnego rodzaju polityczne projekty, marzenia i tak dalej. Jak ja widzę Rymkiewicza, rzeczywiście widzę go jako twórcę szalenie ciekawego, szalenie gęstego, którego czytam osobiście z dużą przyjemnością jako autora, ale też czytam go najczęściej polemicznie, często z dużym zirytowaniem, dostrzegając też w jego twórczości z jednej strony pewne takie marzenia czy fantazmaty dotyczące Polski i polskości, które mnie i pewnie nie tylko mnie na lewicy są bliskie, na przykład ten fantazmat królobójstwa, który tak silnie pracuje i w Wieszaniu, i w Samuelu Zborowskim. Jakaś taka wizja polskiego Cromwella, polskiego Robespiera, polskiego królobójstwa, które byłoby w stanie, prawda, dokonać tego gestu, który dla wielu narodów był gestem formacyjnym dla ich wejścia w nowoczesność, tego gestu, kiedy, prawda, w styczniu toczyła się, akurat właśnie w miesiącu styczniu zginęli obaj monarchowie zgładzeni przez dwa wielkie nowoczesne narody, czyli obywatel Ludwik Capet oraz Karol Stuart, stracony przez wyroku angielskiego parlamentu. Polska nigdy takiego pięknego stycznia nie miała i fantazja za takim styczniem, która przejawia się w dwóch prozatorskich fragmentach poety, nie tylko w Wieszaniu, ale też w Samuelu Zborowskim, mamy taką frazę o tym, kiedy on marzy o tym, żeby, prawda, bracia zborowscy napadli kiedyś być może na orszak króla Stefana Batorego, zabili go i wtedy już żaden cudzoziemiec nie odważyłby się nigdy sięgnąć po polski tron. No to jest to fantazja, która jakoś też uderza, jak sądzę, w pewne nuty pewnej historii, polskiej alternatywnej, która chciałaby też przeżyć lewica. Co do tego, takiego tutaj też pan profesor Cichocki zastanawiał się nad tym, na ile Jarosław Marek Rymkiewicz jest twórcą konserwatywnym, na ile on się wpisuje w ten konserwatyzm. Mi się wydaje, że on na pewno nie jest konserwatystą w takim sensie, jeszcze nie jest na przykład taki konserwatyzm, który bym nazwał konserwatyzmem pracy, który postrzega całą kulturę, wszystko, cały świat, w którym żyjemy, jako efekt pewnej nawarstwionej pracy pokoleń, w której każda następna jednostka, która wchodzi, winna jest szacunek. Zdecydowanie nie. Rymkiewicz jest kimś, kogo bym nazwał jakim właśnie anarchistą prawicy. Rzeczywiście u niego ten pierwiastek anarchizujący jest niezwykle silny. Jest też ta fascynacja nihilizmem. No, nihilizm jest, jeśli przyjrzymy się temu, w jaki sposób dwudziestowieczna prawica intelektualna, wokół jakich problemów formułowała swoje dyskursy, to ten problem nihilizmu był jednym z najciekawszych, najważniejszych myślicieli, no właśnie gdzieś tam zaliczonych do proweniencji konserwatywnej czy do prawicy intelektualnej. Ten problem, to pytanie o nihilizm, czy to postawione naprawdę poważnie, jak u Ernsta Ingera, czy gdzieś tam też, jak myślę, u Leo Strossa, i zmierzenie się odważne z tym, co z tą prawdą, którą dla kultury europejskiej odkrył Nietzsche, no to jest jeden z najważniejszych wyzwań myśli konserwatywnej. No, Rymkiewicz nigdy tak naprawdę tego wyzwania na tym intelektualnym napięciu, jaki można to znaleźć u Ingera, czy nie wiem, czy właśnie u Leo Strossa nie podejmuje, bo też nie jest filozofem czy pisarzem filozoficznym, ale ten problem jakiejś takiej nicości, która wszystko właśnie nicuje, przenika i związane jest z nią takie jednak u niego bardzo silnie tak naprawdę
naprawdę materialistycznej antropologii i filozofii przyrody. To jest też coś, co jest mi bliskie. No, bardzo mnie ujmuje ta wizja właśnie ze Samuela Zborowskiego, kiedy w pewnym momencie zaczynasz snuć fantazję o tym, iż kiedyś ludzkość zniknie z powierzchni Ziemi, co jest oczywiście prawdą. Jesteśmy bardzo krótkim epizodem w historii tej planety, nie objętym żadnym planem zbawienia. I kiedyś prawdopodobnie być może gatunkiem dominującym będą ślimaki. I on mówi o tym z taką wyraźną fascynacją, tą nicością, która czeka ludzkość. No i to jest też właśnie jakaś taka bardzo mi bliska naturalistyczna i materialistyczna perspektywa, której na pewno na polskiej prawicy intelektualnej życzyłbym sobie więcej, a mniej różnego rodzaju wizji opatrznościowych czy teologicznych wywodzonych z chrześcijańskiego mitu historii. Co mi się to w Rymkiewiczu nie podoba, to wydaje mi się też, że on tak naprawdę, chociaż też pewnie by się wzdrygnął na to słowo i pewnie wielu z Państwa by się na to słowo wzdrygnęło, jest tak naprawdę bardzo sprytnym postmodernistą. Wszystkie te cztery książki z tetralogii polskiej są dla mnie takimi bardzo sprytnymi, patchworkowymi, brikolażowymi, postmodernistycznymi fantazjami na temat Polski. Zwłaszcza kiedy czytałem Samuela Zborowskiego, to miałem takie silne wrażenie, że to jest rodzaj takiego sarmackiego steampunku. Steampunk, dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, to jest taki gatunek, który się przede wszystkim wykształcił w kulturze popularnej Wielkiej Brytanii, który współczesne narracje, jeśli chodzi o wrażliwość, system wartości, pewien też takie anarchistyczne nastawienie, umieszczał w wiktoriańskich, bądź też takiej fantazji na temat czasów wiktoriańskich światach przedstawionych. Świetnym przykładem steampunku jest na przykład taka fantazja na temat XIX-wiecznej literatury młodzieżowej, wybitna powieść graficzna Liga Niezwykłych Dżentelmenów Alana Moore'a. No i Samuel Zborowski to jest taki trochę sarmacki steampunk. I wydaje mi się, że gdzieś tam w tej takiej sarmacko-steampunkowej wizji no tkwi jakieś takie głębokie przekłamanie i pewna szkodliwa fantazja dotycząca właśnie polskiego republikanizmu, czy tego, czym jest naród polski. Też jak gdyby fantazja o współczesnym narodzie Polski jako spadkobiercy narodu szlacheckiego. I wydaje mi się, że ten Samuel Zborowski jest bardzo niepełną narracją, jeżeli nie zestawić go, zwłaszcza dzisiaj, z dwoma książkami, które zdążyły się ukazać od czasu jego publikacji, to znaczy z jednej strony z Wrześnioną rewolucją Andrzeja Ledera, a z drugiej strony z fantomowym ciałem króla Jana Sowy. I myślę, że zestawiony z tymi dwoma narracjami Samuel Zborowski też doskonale ujawnia słabości tego fantazmatu, który tam pracuje. Mianowicie prawdą tej wolności, której broni rzekomo Samuel Zborowski, która jest jakimś takim politycznym przesłaniem Rymkiewicza, która ma być częścią jej wolnej Polski, jest pańszczyzna i szubienica, która była rzeczywistością tych wszystkich chłopów, którzy pracowali w majątkach dumnych sarmatów i wolnych szlachciców, a to jest ten element, który ulega całkowitemu prześlepieniu i ulegał przez długi czas. Wypieraliśmy w to, że nie jesteśmy raczej potomkami Samuelów Zborowskich, tylko chłopów wykonujących niewolną pracę na rzecz Samuela Zborowskiego i jemu podobnych. No i tutaj właśnie jest coś, gdzie ja dalej za tą fantazją Rymkiewicza pójść nie mogę, kiedy czytam o tej wolnej republice szlacheckich panów braci, no to przypominam sobie, że dla większości Polaków ta wolna republika oznaczała na co dzień właśnie pańszczyznę i szubienicę. A więc trochę jest tak, że zarówno człowiek z prawa, jak i człowiek z lewa przy niektórych fragmentach Jarosława Marka Rymkiewicza wykrzyknie naszci on, a przy niektórych się wzburzy gwałtownie, o co też pewnie samemu pisarzowi chodzi. Jak to wygląda też z perspektywy wydawcy? Znaczy wydawanie dzisiaj Jarosława Marka Rymkiewicza to tak naprawdę wkładanie często takiego kija w szprychy, prawda? No na pewno tak, ale tu wiodącą osobą jest Jarosław Marek Rymkiewicz, czyli pisarz, którego jednak talent jest rzeczą tajemniczą. To, że pisze takie, a nie inne wiersze, które się wyłaniają też z jakiejś głębi jego osoby, jego kultury, jest również rzeczą tajemniczą. I wydaje mi się, że tutaj bym jednak broniła takiej jego niesłychanej autonomii i tego takiej jego wolności. To znaczy w zasadzie trudno Rymkiewicza zredukować do jednego pojęcia czy do jednego określenia. On w zasadzie nikomu nie służy w takim znaczeniu, jak kiedyś mówił przy okazji Nagrody Nike, że literatura nikomu i niczemu nie służy.
że podobnie, mówiąc tak, takim porównaniem, że podobnie jak naród polski, tą jego entelechią jest wolność i to jest to, co ma uratować i co ma przenieść dalej. Tak samo tutaj wydaje mi się, że Rymkiewicz realizuje w sposób bardzo taki atrakcyjny i ciekawy swoje pojęcie wolności jako poety. Jednocześnie nie rezygnując z bardzo konkretnych pojęć, jak na przykład pojęcie narodu, jak pojęcie właśnie tej wolności. Bo wydaje mi się, że Rymkiewicz, że to, co pan mówił o tych biednych chłopach pańszczyźnianych, ja myślę, że on w jakiś sposób tą formułę wolności kieruje do każdego, czyli również do tego chłopa pańszczyźnianego, do tego niewolnika, do tej osoby, która no, w jakiś inny sposób niż intelektualny trudzi się w życiu. I ta formuła wolności jest w zasadzie tak szeroką formułą i tak atrakcyjną, że w jakiś sposób ona wychodzi z pewnej sprzeczności, która na pewno jest widoczna w Rymkiewiczu. Może tak? No właśnie, bo mamy ten rok 2010, w którym Jarosław Marek Rymkiewicz pisze wiersz, który się ukazuje na stronie Teologii Politycznej, wiersz do Jarosława Kaczyńskiego. Wezwanie Jarosława Kaczyńskiego do tego, by ten kandydował w wyborach. Kolejne wypowiedzi i teksty poety dotyczyły czegoś, co wtedy wielu odbiorców uważało za taki bieżący komentarz. I jednocześnie Jarosław Marek Rymkiewicz wchodzi w spór prawny z Agorą, w spór prawny z Adamem Michnikiem. Wtedy powstaje film Poeta pozwany na temat Jarosława Marka Rymkiewicza. Dzieje się to równolegle z ukazywaniem się książek, które są wcale nie bieżące, ale dotyczą takich pojęć jak polska wolność, jak wieczna Polska, która również pojawia się u Jarosława Marka Rymkiewicza. Czym jest więc ta polityczność naszego jubilata? W jakim stopniu Jarosław Marek Rymkiewicz jest poetą zaangażowanym, a więc poetą zabierającym głos w debacie publicznej, a w jakim stopniu jest polskim filozofem politycznym, którego raczej interesuje to, co w nas bardziej filozoficzne niż bieżące? Pan profesor Cichocki. Znaczy, ja myślę, że Rymkiewicz przede wszystkim stara się bronić swojej roli jako poety. I on, tak mi się wydaje, że siebie widzi przede wszystkim, a może wyłącznie w tej roli. Co czasami prowadzi do zabawnych sytuacji, kiedy inni chcą go widzieć w innej roli albo ustawiają go w innej roli. To widać na przykład czasami w rozmowach, które z Rymkiewiczem przeprowadziła pani redaktor Lichocka, która ewidentnie widzi go w innej roli. On cały czas funkcjonuje w tej swojej roli poety. Ona mu zadaje czasami bardzo konkretne i daleko idące pytania polityczne, a on się bawi odpowiedziami na te konkretne, bardzo poważne pytania w sposób taki, jaki robi to poeta. Więc też moim zdaniem jakby uświadomioną nie do końca powagą. Myślę, że jakby to bardzo często zapomina się, kiedy z Rymkiewiczem dziennikarze lub publicyści rozmawiają, że to jest poeta, który chce być poetą. I w związku z tym on będzie przecinał wszystkie te podziały, które, nie wiem, politycy, dziennikarze, historycy, publicyści będą się trzymać. To jest ten problem z niemożnością takiego trwałego zaszufladkowania go i myślę, że on nie chce jako poeta być zaszufladkowany, pomimo tego, że jest, tak jak pan powiedział, oczywiście zaangażowany w różnego rodzaju doraźne, konkretne spory. No jak chociażby ten z Adamem Michnikiem, który skończył się w sądzie, który też był, można powiedzieć, taką kulminacją
zerwania dawnej przecież znajomości głębokiej też, jakby nie było. Dlatego ja bym przede wszystkim patrzył na Rymkiewicza jako na poetę. Ale jest oczywiście też u niego coś, co mnie bardzo ujmuje i co powoduje, że ja bardzo lubię czytać jego książki. Jest ta odpowiedzialność za życie zbiorowe w historii. I to takie powracanie do tych różnych wydarzeń historycznych, w których tą zbiorowość możemy zobaczyć w działaniu. W związku z tym on będzie wracał do takich konstytuujących polską wspólnotę polityczną wydarzeń historycznych, jak, nie wiem, insurekcja kościuszkowska, jak powstanie listopadowe, jak pierwsza Rzeczpospolita, która nie jest oczywiście żadnym fantomem, tak jak nie jest fantomem, nie wiem, wspólnota polityczna Ateńczyków w V wieku. To są nietrafione te teorie z tymi fantomami, chociaż oczywiście Rymkiewicz sam poniekąd się do tego przyczynia w Samuelu z Borowskim, czyniąc z Zamoyskiego Schwarz charakter. Moim zdaniem zupełnie niesłusznie i tego mu wybaczyć absolutnie nie mogę, bo kto jak to, ale Zamoyski właśnie był tym, który próbował jak najbardziej urealnić rzeczywistość polityczną I Rzeczpospolitej. Tak więc jest to poczucie odpowiedzialności wobec życia zbiorowego Polaków w historii, do którego on powraca, i próba łączenia tych doświadczeń z konkretną naszą dzisiejszą rzeczywistością. W sposób czasami naprawdę bardzo ujmujący, jak chociażby ta scena, no bardzo lubię, jak idzie do Tesco w Milanówku, żeby wybrać wino. I zaczyna snuć całą opowieść na temat picia wina w I Rzeczpospolitej. Jakież to wino wówczas oni mogli pić, i ten Kochanowski, to jakie on wino mógł pić, i że to nie mogło być to wino, które sobie tam najbogatsi magnaci sprowadzali z Węgier, Tokaj. Bo nie mieściło mu się w budżecie. Nie mieściło im się w budżecie, i że większość z tych ludzi piła po prostu robione przez siebie wino owocowe z czerwonej porzeczki, tak jak zresztą wielu Polaków robi do dzisiaj. I pije to wino, tak jak Kochanowski je pił kilkaset lat temu. I na takich drobnych przykładach on pokazuje istnienie realnej ciągłości w kulturze tej wspólnoty. To nie są tylko i wyłącznie te wielkie akta wspólnego jakiegoś działania czy sprzeciwu, owo wieszanie właśnie. Ale to są również takie drobne rzeczy, kiedy on się Rynkiewicz nawet używa takiego pojęcia polskiego sposobu życia. Dokładnie. Znaczy, to jest to, co on cały czas próbuje rozszyfrować, jakby zdefiniować. Na czym właściwie polega specyfika polskiego sposobu życia? Bo nie ma wątpliwości, że coś takiego istnieje, że to jest absolutnie realne. Ta specyfika z polskiego sposobu życia po prostu składa się z wielu bardzo drobnych i wielkich rzeczy, tylko trzeba by to było jakoś poskładać, i wydaje mi się, że on to właśnie w swoim pisarstwie próbuje, i dlatego właśnie z tego powodu uważam go za wielkiego narodowego polskiego pisarza. I on jest pod tym względem wyjątkowy zupełnie, bo jak się popatrzy jednak, nie chcę się wymądrzeć na temat współczesnej literatury, bo w większości jej nie czytam, ale mam wrażenie, że ona jednak w większości jest obok tych pytań. Ona nie interesuje się polskim sposobem życia. W większości interesuje się jakimś innym sposobem życia wziętym skąd inąd. Natomiast Rymkiewicz należy do tej niewielkiej grupy pisarzy w Polsce współczesnych, którzy jednak cały czas tym pytaniem o polski sposób życia się fascynują. Znaczy, no też to nie jest prawdą, że się polska literatura nie zajmuje polskim sposobem życia. No, nie wiem, w tym roku wydanych powieści Siódemka Ziemowita Szczerka, która właśnie mówi o tym w sposób mniej afirmacyjny oczywiście niż Ziemkiewicz. Czy na przykład też w ogóle, kiedy całkiem niedawno oglądałem filmową adaptację spektaklu Między nami dobrze jest Doroty Masłowskiej, jak gdyby też to, w jaki sposób Masłowska rekonstruuje pewien język ojkofobii polskiej inteligencji, pewnych problemów, jakie
Polacy mają sami z sobą, z tym, że są Polakami, w jaki sposób dokonuje rekonstrukcji tego języka, się też gdzieś tam bardzo ciekawie komponuje, wchodzi w dialog z tym, co Rymkiewicz pisze o Polakach, którzy gardzą Polakami, a tak naprawdę gdzieś tam gardzą sobą z tego powodu, że są Polakami. To też nie jest tak, że tutaj ten pisarz jest jedynym, który podejmuje tego typu problemy. Tak jak mówię, no z Marszu można podać przykłady dwóch pisarzy, do tego najmłodszego pokolenia, dla których te problemy są istotne. Rzeczywiście mi się wydaje, że to, co różni Rymkiewicza od na przykład Masłowskiej, no jest to, że Rymkiewicz próbuje stworzyć pewien mit polskości, pewien taki steampunkowy fantazmat tego polskiego stylu życia, bo ja akurat w przeciwieństwie do profesora Cichockiego nie jestem konserwatystą i ja kiedy patrzę w ogóle na taką konstrukcję jak naród, no to widzę tam przede wszystkim różnego rodzaju pęknięcia, zerwania i próby konstruowania wyobrażonych jedności, obojętnie czy to jest naród angielski, polski, czy to będą Baskowie, Kurdowie, Zulusi czy Polacy, no to wszędzie tego typu procesy w ramach nowoczesnych wspólnot narodowych gdzieś tam można dotrzeć, to czy istnieje coś takiego jak polski sposób życia. To jest teza bardzo kontrowersyjna i to kontrowersyjna, myślę, nawet na gruncie właśnie filozofii konserwatywnej. Też olbrzymia część polskich narracji konserwatywnych, choćby książka profesora Legutki, chyba Traktat o duszy polskiej, mówi coś przeciwnego, mówi raczej o wielkim zerwaniu, jakim na przykład była II wojna światowa i o tym, że ta polska forma, co znowu też nie jest wcale wyjątkowe dla Polaków, bo na przykład jak czytamy Spenglera, to on twierdzi, że ten sam problem mają Niemcy. No problem polega na tym, że my się musimy ciągle na nowo wymyślać, a nie na tym, że tu jest ta ciągłość. No i Rymkiewicz, moim zdaniem bardzo samoświadomie, gdyż tak jak mówi, jak gdzieś tam bym umieszczał jako postmodernistę, dokonuje takiej próby wymyślenia siebie i wyprojektowania tej ciągłości. A zatem Rymkiewicz jako ideolog, trochę jako postmodernistyczny, rzeczywiście z ducha, metodologicznie wyciągający z takiej układanki historycznej puzzle i pokazujący je jako stałe, trwałe, wieczne, niezmienne, ale przede wszystkim poeta. Czy można spróbować odtworzyć jakąś taką sylwetkę twórczą Rymkiewicza, nawet taką komparatystyczną, porównawczą z innymi twórcami neoklasycystycznymi, jak Krzysztof Keller, jak Wojciech Wenzel? Bo Rymkiewicz ginie nam znowu jako poeta, jako taki tanatolog fascynujący się śmiercią, jako muzykolog, ornitolog i w ogóle fan zwierzyńca. Czy można poszukać jakichś stałych, charakterystycznych rysów Rymkiewicza jako poety? Czy mogę prosić pana redaktora Masłonia? Zapewne można coś takiego zrobić, ale ponieważ kompletnie mnie to nie interesuje, więc jeżeli państwo pozwolą, to ja jednak pociągnę tamten wątek, o wiele ciekawszy. Myślę, że to porównanie Doroty Masłowskiej z Rymkiewiczem jest takie bardzo, bardzo, bardzo śmiałe. Odczekałbym jednak trochę lat jeszcze, żebym tutaj porównał jedno z drugim. Myślę, że tak. Koleżanka Jarosława Marka Rymkiewicza z pracy, było nie było, Maria Janion, kiedyś napisała takie słynne zdanie, ona zrobiła fenomenalną karierę. Do Europy tak, to było wtedy, kiedy żeśmy wchodzili do Unii. Do Europy tak, ale z naszymi umarłymi. Zdanie świetne, szkoda, że jakby nie zostało przez autorkę rozwinięte, ale przecież to rozwinięcie znajdujemy nigdzie indziej, a u Rymkiewicza właśnie. To jest najwspanialsze i dobrze, że pan zwrócił na to uwagę, jak on prowadzi dyskurs ze współczesnymi i z naszymi przodkami z wieku, wszystko jedno, 15, 17 i traktuje ich tak, jak pana, panią, każdego z nas tutaj. Jednocześnie na to nakłada się ogromna, dwie rzeczy. Po pierwsze, bo to naprawdę jest bardzo ważne, język. No, nie ma drugiego autora piszącego tak wspaniałą polszczyzną jak Jarosław Marek Rymkiewicz. Tu już naprawdę dotykamy wyżyn absolutnych. Ale to można powiedzieć, pięknym językiem można opowiadać głupstwa. Niemniej, bym chciał zwrócić uwagę na tego Rymkiewicza, który został przyćmiony, bo z jednej strony on jest oczywiście na pierwszym rzędzie poetą.
Ale potem takie tomy właśnie historyczne, te jego eseje, jak prawda, Wieszanie, jak Interscenen, one wokół nich było bardzo wiele się mówiło. Mniej, a powiedziałbym, że bardzo niewiele, o jego książkach Mickiewiczowskich. To już wyszło ich 5. Przypomnę, to jest taki cykl Jak bajeczne żurawie. Ostatnio była Ha, głowa owinięta, niech pani przypomni, koszulą, tak? Czekamy jeszcze na bodajże Mickiewicza, który ma na żółtym rowerze jechać. Odjechać. To jest ogromne dzieło. Przypomnę rzeczy dawniejszych, jego książki o Aleksandrze Fredrze, o Juliuszu Słowackim, encyklopedie, które wychodziły w międzyczasie. Tego jest bardzo wiele i tu jest podejście Rymkiewicza do przeszłości. Ja mam w oczach taką scenę z tej ostatniej właśnie książki, o której przed chwilą powiedzieliśmy, czyli Mickiewicza z tą głową owiniętą, koszulą, co mi z tą gazetą bez przerwy chodzi, owiniętą koszulą, jak tam jest cały pasus poświęcony słynnej sprawie Adama Mickiewicza z pana Tadeusza, czyli nieszczęsny Świeżop. Świeżop, i Gałczyński pisał, kto nie pisał o tym Świeżopie, co to właściwie jest ten Świeżop, czy to Szotkiem, czy to jakiś łupucha, co to jest? I mamy scenę w Paryżu Mickiewicza, który koczergą coś tam w kominku grzebie, żeby było trochę cieplej, bo zimno. Siedzą ludzie, koledzy, głównie Litwini. Adam czytał fragment. No i Litwini to Litwini, ale odzywa się niejaki Witwicki, bo byli nie tylko Litwini tam. Był właśnie Witwicki, był nieźle chyba już wtedy znany. Inny przybysz z Warszawy, Chopin się nazywał. Tak sobie siedzę, słuchaję, mówię, Adamie, ale powiedz ty nam, co to jest ten Świeżop? A on tą koczergą tam grzebie i mówi, a wam to nic do Świeżopa. No to jest rewelacyjna scena. To jest rewelacyjna scena, która pokazuje absolutnie wszystko. Jakąś niezgłębioną tajemnicę owego Świeżopa, którą próbuje dotknąć, opukać ze wszystkich stron Rymkiewicz, my z otwartymi buziami w ślad za nim i oczywiście do niczego nie dojdziemy, czy to była Rzodkiew, czy nie Rzodkiew, niech ją cholera weźmie tego Świeżopa, czy tam Świeżop, bo potem się okazuje, że być może to nawet koń był, bo też gdzieś tam jakiś słownik w ten sposób pisze. Słuchajcie państwo, to jest ogromna, rozkoszna przygoda. Przygoda, gdzie obcujemy z czymś fenomenalnym, z czymś zjawiskowym, bardzo polskim, bardzo mądrym, świetnym po prostu i tyle. Jeśli państwo pozwolą, jeszcze wrócę do pytania pana redaktora dotyczącego jakby kontekstu, czy w jakiej sytuacji kulturowej czy poetyckiej zjawił się Rymkiewicz. To rzeczywiście w tym czasie, kiedy powstaje to słynne określenie klasycyzmu Rymkiewicza jako klasycyzmu tragicznego, to właśnie jest wspomniana książka Ryszarda Przybylskiego i ocena tej postawy przez Marię Janion, to jednak pamiętamy, że żyją wielcy poeci. Żyje Tadeusz Różewicz, żyje Iwaszkiewicz, żyje Czesław Miłosz i to jest scena niesłychanie gęsta. I usytuowanie Rymkiewicza wobec Różewicza jest też bardzo przeciwstawne. W zasadzie jest on na czele tych poetów, którzy jakby nie chcą, nie są poetami egzystencjalnymi i nie są targani pewnym pesymizmem, który jest obecny w twórczości Różewicza. On polega w zasadzie na tym, że wszystko się rozpada, to są wolne formy, które niczemu nie służą. To, co człowiek wydziera z siebie, to jest jakiś krzyk, jakiś jęk, który jest czymś nieartykułowanym. Tutaj zjawia się Rymkiewicz w bardzo określoną teorią, w bardzo określonym sposobem widzenia siebie w ogóle w tradycji śródziemnomorskiej. I to, że na przykład Rymkiewicz w tym ostatnim tomie, który jest bardzo jakby dobrze przyjęty przez publiczność, Koniec lata w Wiszałym Ogrodzie, on sięga, prawda, do formy oktostychu. Oktostych to jest ten tom, który wiezie Iwaszkiewicz do Warszawy, wydaje w 17 roku. Co to jest oktostych? To jest ta wielka tradycja przekładu
Tassa w Polsce przez Piotra Kochanowskiego. Oktostychem jest napisany Beniowski Słowackiego, czyli jeśli on sięga do tej formy, sięga do tych dwóch wierszy, prawda, ujętych, tych dystychów ujętych w osiem tych linijek, prawda, to sięga on do wielkiej tradycji. Dlaczego on to robi? Dlaczego on to robi? Dlaczego właściwie sięga do oktostychu? Dlaczego w jego ostatnim tomie jest tyle opowieści, nie tylko tyle opowieści o życiu literackim, o poetach, o tym Iwaszkiewicze, który zjawia się w Warszawie i siedzi w nieistniejącej już kafe Kuchciki, prawda, Lechoń razem ze Słonimskim, mówią, a skocz po piwo, jeśli już tak, prawda, się tutaj otrząsie z nami, to zostaniesz poetą. Więc myślę, że cały czas Rymkiewicz, zwłaszcza tym ostatnim tonem, opowiada się za bardzo określoną wizją kultury, za bardzo takim określonym sposobem funkcjonowania na poważne w kulturze. No pytanie o tych współczesnych naśladowców, no myślę, że czy możemy się tylko kierować pewną wspólnotą tematów czy problemów, czy jednak forma, która jest niesłychanie ważna u Rymkiewicza, ten sposób jego wypowiadania się, niesłychanie zorganizowany, prawda, tu Przemysław Dakowicz pisze o tym, że mówi, prawda, że on jest bardzo określony, jeśli chodzi o ilość sylab, o ten rytm, rym, który jest w jego twórczości. Być może problematyka jest nie do końca czymś, co może mówić, co może właściwie świadczyć o jakiejś wspólnocie. Dlatego też nie jestem za, znaczy oczywiście pan ma rację, że to są tematy wspólne, że zastanawianie się nad współczesnym Polakiem robią różni pisarze, prawda, współcześni, no to jest jasne. Natomiast cały czas myślę o tym języku Rymkiewicza, który jest jedyny i wyjątkowy i na ten język jesteśmy wrażliwi, na ten sposób mówienia do nas, nieobojętni. Krzysztof Masłoń. Sprawa jest ważna, choć nie pierwsza. W stosunku do tego, co powiedziała pani Czerwińska, jedno drobne sprostowanie. Do Kuchcika to chodził staw na codzienną seteczkę, a sprawa dotycząca przynoszenia piwa przez Iwaszkiewicza to pewnie była w Ziemiańskiej, gdzieś w każdym razie w którejś z przedwojennych. Aldzen Rymkiewicz, który się posługuje wyszukaną, finezyjną formą, formą, której trudno dorównać, jest jednocześnie poetą, który sam siebie próbuje umieścić w tradycji romantycznej albo w tradycji romantycznego rozumienia roli poety w społeczeństwie i sam próbuje siebie uczynić głosem milionów. On czasem tak mówi o tym bardzo wprost. Kiedy mówi, że tęskni, że brak mu Homera, że dzisiaj Homer jest niepotrzebny, to on także tęskni za głosem poety, który jest w stanie budować wspólnotę. Dlatego go też tak fascynuje Mickiewicz, bo Mickiewicz, tworząc Pana Tadeusza i wydając go w niewielkim nakładzie, okazuje się, że po kilkudziesięciu latach zrekonstruował polską wspólnotę i to polską wspólnotę polityczną, bo ten sposób życia u Rymkiewicza jest ściśle połączony z polityczną formą. Czyta tutaj znowu do Jakuba Majmurka, znaczy czy to właśnie nie może być pociągające dla lewicy, być może nie dla tej lewicy teraz, ale dla tej lewicy z początku XX wieku, która również miewała takie romantyczne i narodowe ciągoty. Tak, może wezmę ten mikrofon. Myślę, że tak, że to gdzieś tam na pewno jest pociągające i to jak gdyby też ta taka wizja poety jako prawodawcy, wizja poety jako tego, który rekonstruuje polityczną wspólnotę, to jest też wizja związana z jak najbardziej takimi właśnie, powiedzielibyśmy, raczej lewicowymi nurtami romantyzmu. Percy Shelley, który właśnie pisał, że to, co się ustaje, ustanawiają poeci, bynajmniej nie, to, co się ustaje, ustanawiają poeci, bynajmniej nie był konserwatywnym poetą, znaczy jakikolwiek jego wiersz
poczytać, więc jest taki wiersz o Anglii, gdzie on tam pisze o pogardzanym, szalonym królu, wyzyskiwanym ludzie i wyalienowanej elicie, więc jak najbardziej. Więc może taki Rymkiewicz w Polsce mógłby pomóc lewicy wrócić do jej korzenia, czyli... Znaczy myślę, że jak gdyby, myślę, że też dzisiaj rola poety jest już oczywiście trochę inna, ale na pewno dla lewicy wizja taka literatury, która jest społecznie stosowana, by odwołać tutaj do tytułu manifestu Artura Żmijewskiego, sztuki społecznie stosowane, jest jakąś tam wizją gdzieś tam głęboko pociągającą. No i tutaj też ta właśnie wizja mickiewiczowska. No i Mickiewicz, który jako czołowy polski poeta, jako czołowy polski twórca epoki romantyzmu, to jego wizje były te raczej w sumie, gdyby tak powiedzieć, po stalinowsku bardziej postępowe niż konserwatywne. Na pewno ja bym osobiście nie robił zarzutu Jarosławowi Markowi Rymkiewiczowi z tego, że ma jakąś taką bardzo konkretną wizję polskości, z tego, że nie jest właśnie tym apolitycznym poetą, który tylko siedzi w tym Milanówku i tylko te jeże, prawda, jabłka nadgniłe, ściółka i tak dalej, chociaż przyznam też szczerze, że na mnie ta taka jesienna wyobraźnia, to jesienno-ogrodowe imaginarium jakoś tam silnie działa, też zwłaszcza też, że ono jest takie jednak bardzo silnie materialistyczne i ateologiczne czy antyteologiczne, co też współgra z moją wrażliwością, ale to też myślę nie jest coś, z czego bym ja osobiście Rymkiewiczowi robił zawód, tego, że on jest zaangażowany, nawet jeżeli te wiersze, jak ten do Jarosława Kaczyńskiego mi się nie podobają, nie podobają mi się też poetycko i też uważam, że te wiersze, w których jak gdyby najbardziej bezpośrednio zwraca się do nie wiem, do współczesnej wspólnoty politycznej, kiedy on dokonuje takich publicznych interwencji, to jest jakoś tam najsłabsza poezja, to też nie uważam, żeby to było coś, czego poeta nie może robić. Wręcz przeciwnie, bym chciał, żeby tego typu interwencji było więcej. No też jak gdyby parafrazując, zdaje się, Jorge'a Clemenceau, polityka jest sprawą zdecydowanie zbyt poważną, by ją zostawić politykom zawodowym, zwłaszcza w Polsce. Wolę już, jak prawda, o Polsce wiecznej wypowiada się Jarosław Marek Rymkiewicz, a nie na przykład Błaszczak. To zadałem to pytanie trochę prowokacyjnie i nieprzypadkowo, bo kiedyś czytałem, siedząc i próbując przemyśleć postawę Rymkiewicza, pomyślałem sobie, że on jest taki trochę nie z tego czasu tu teraz i nie z tego podziału politycznego, który obowiązuje tu teraz, że on, który jednak uczył się od poetów nawet nie o pokolenia starszego, ale o dwa pokolenia starsze oraz o kilkanaście pokoleń starszych, jest ponad pewnym podziałem, który nie dotyczy już lewicowości czy prawicowości, ale w stosunku do tego, co też sam Rymkiewicz nazywa sprawą polską. On sam siebie nazywa poetą sprawy polskiej, sam czasem dokonując jakiejś refleksji na temat poezji dwudziestowiecznej wskazuje tych poetów, dla których ważne, którzy byli poetami sprawy polskiej i na tych, których sprawa polska nie interesowała. Pani Elżbieta Czerwińska. Ja tutaj chciałam tylko Państwu coś, bo równocześnie myślałam, w jaki sposób formalnie na przykład Rymkiewicz w ostatnim tomie daje nam jeszcze dodatkową jakość artystyczną. Mianowicie, jak wiadomo, ten oktostych to jest prawda te 8 wersów, 8 strof. W momencie, kiedy pisze o pogrzebie Jaruzelskiego, łamie oktostych, dodaje jeszcze 2 strofy. Czyli jest to coś niesamowitego, że poprzez formę pokazuje, jak w zasadzie kimś obcym, jak w zasadzie jest jak nieprzyswajalnym. Nie tylko, że siedzi w tej myszej dziurze i tam gnije i ten proch i tam wszystko i to, co wszystko jest tą nicością, ale że nawet ta forma po prostu jest eksplozja formy. Forma oktostychu nie przyjmuje Jaruzelskiego. On w oktostychu nie opisze pogrzebu jego. Przepraszam, że tylko tak chciałam. To jest ten moment, w którym chcielibyśmy Państwu oddać głos. Można albo zadać pytanie któremuś z panelistów, albo dodać swoje zdanie, swój głos do tego, co już zostało powiedziane. Znaczy, chciałem powiedzieć, że ostatnio w radiu recytował Rymkiewicz wiersz poświęcony Mandelsztamowi. I ostatnie słowa to były mniej więcej takie, wiem już, że poezja jest po nic.
Także chciałbym w tym jakoś troszkę taką klamrę wobec Państwa rozważań dotyczących jakby świadomości poetyckiej Rymkiewicza. Poza tym chcę powiedzieć, że właśnie między innymi to i inne treści, o których Państwo mówili, które są faktyczne i jakby kontrfaktyczne wobec tego stwierdzenia, to skłania mnie do takiego przekonania, że jest to człowiek, a nawet te jego wejścia w Kaczyńskiego, powiedzmy, w tą realność polityczną, która w zasadzie jest daleka od poezji, przecież krótko mówiąc, że to jest człowiek, który właśnie poprzez to, że jest poetą, może sobie pozwolić a na niekonsekwencje, a b, ja go tak to określam, sobie tak zapisałem słuchając Państwa, że on prowadzi pracownię kostiumów mitologiczno-symbolicznych, że taka być może jest jego funkcja i mnie się wydaje, że on taką świadomość ma. A jeszcze jedna rzecz, że tak mi sugerują teksty jego, mniej więcej, nie wszystkie znam książki, ale nawet Samuel Zborowski, czy też to, jak on opisuje Fredrę, czy Słowackiego. Historia jako mit wiecznie kreowany. I on jest przekonany, że nie można z historii zrobić nic innego, jak dokonywać kolejnych kreacji, ale poprzez ukonstytuowanie, poprzez wyjście. W tym wypadku, ponieważ on jest Polakiem, on jest z tej historii, to wciąż wychodzenie z tej historii z pewnych punktów, które dla niego są najistotniejsze symbolicznie i mitycznie, tak bym powiedział. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? To ja mam teraz propozycję na to, żeby teraz każdy z uczestników naszej dyskusji złożył swoje własne życzenie Jarosławowi Markowi Rymkiewiczowi, który, jak obiecuję, tej rozmowy odsłucha. Profesor Marek Cichocki. Nazwisko na C to zawsze w szkole byłem jednym z pierwszych, ale oczywiście złożenie życzeń jubiletowi jest wielką przyjemnością, więc życzyłbym jeszcze wielu powieści, wielu wierszy i może, jeśli wolno byłoby mi coś konkretnego zasugerować, zawsze jak żeśmy rozmawiali z teologii politycznej, z Rymkiewiczem o jego twórczości, to pytaliśmy się, dlaczego w tej galerii różnych historycznych postaci, do których się tak chętnie odwoływał, zabrakło jednej, bardzo istotnej z punktu widzenia polskiej historii, ale też polskiego sposobu bycia i to takiego udanego sposobu bycia, mam na myśli Józefa Piłsudskiego. Więc życzyłbym, żeby może zechciał spojrzeć na tę postać i ją ukształtować po swojemu w jakąś artystyczną formę. To byłoby ciekawe. Rymkiewicz o Piłsudskim, skądinąd też w pewnym sensie i romantyku, i niczeaniście, ale takim bardzo praktycznym politycznie. Krzysztof Masłoń. Kontynuując to, co pan powiedział, miałem kiedyś przyjemność przeprowadzać wywiad z poetą i zeszło na Piłsudskiego. W tym momencie Rymkiewicz zaczął opowiadać, oczywiście z lektur to znał, bo i skąd, przebieg pogrzebu Słowackiego przed wojną na Wawelu, mowę Piłsudskiego. Proszę Państwa, żałujcie, że się nie widzieli interpretacji Rymkiewicza tego wszystkiego. Przebojowa sprawa. Druga uwaga, przy tych wierszach politycznych, bo tutaj jakiś tak, przynajmniej w dwóch głosach wyczułem lekki niesmak, że oto wielki poeta, a tam pisze coś o Kaczyńskim. Proszę Państwa, tych wierszy jest tak naprawdę kilka. W ostatnim tomie wierszy, końcu lata w Liczałem Ogrodzie, jest jeden od biedy, można go uznać za polityczny, wspomniany już przez panią pogrzeb generała Jaruzelskiego. W Pastuszku Chełmońskiego, tomie poprzednim, jest jeden wiersz, gdzie mamy krew na koszuli Tuska, jak to się bardzo by chciał.
No potem mamy słynny wiersz o o Kaczyńskim, prawda? Po Smoleńsku to też wszystko trzeba patrzeć, w jakim to było kontekście pisane. Więc tak naprawdę tych wierszy jest niewiele. Przedtem był ten słynny Trup Misnika, prawda? To jest kilka wierszy ogromny dorobek. A jeśli chodzi o życzenia, to cóż ja mógłbym powiedzieć poza tym, że zacytuję poetę. Niech pan się trzyma, drogi panie Jarosławie. Nawet w wierszach politycznych, wierszy stricte politycznych naliczyłem 5. Jakub Majmurek. No cóż, mogę życzyć jak najwięcej książek, z którymi się będę mógł ciekawie nie zgadzać. Też takim tematem, który bym być może kiedyś chciał, żeby autor się zajął, też tematem, o którym kiedyś samemu mi się zdarzyło pisać, jest jakaś taka obecność, a właściwie nieobecność w polskim romantyzmie symbolu lucyferycznego i też związanego z nim symbolu buntu. Też dlaczego polskim romantykom nigdy nie przyszło do głowy, że Polska zamiast Chrystusów narodów może być lucyferem narodów, przywódczynią buntu przeciwko międzynarodówce carów, ich policjantów i stojących za nimi księży. I może to jest taka wizja, którą poetę piszącego też o romantyzmie kiedyś zainteresuje. Wizja romantyzmu, w którym prawda, Kordian kończy swoje bluźnierstwo, a Konrad kończy swoje bluźnierstwo, a Kordian nie mdleje przed komnatą cara. Tak życzył Jakub Majmurek. Pani Elżbieta Czerwińska. No może ja bym życzyła zdrowia i pomyślności, a przy okazji, żeby Rudy Kot i Psotka kiedyś przyszły z tej nicości i pomruczały wieczorem profesorowi. Mogę w twoim imieniu? Ja do Piłsudskiego bym jeszcze dołożył z zakresu badań romantycznych brakującą sylwetkę, bo jest dużo o Mickiewiczu, dużo o Słowackim, jest nawet o Fredrze, a nie ma nic o Krasińskim. Chętnie bym zobaczył coś takiego i kilka lat temu Rymkiewicz w którymś z wywiadów powiedział, że pracuje nad kolejną książką eseistyczną o początkach narodu polskiego. I też na to czekam i nasze partykularne życzenia są takie, żeby jubilat nam coś takiego zgotował. Bardzo Państwu dziękujemy. Słuchali Państwo dyskusji zorganizowanej przez Teologię Polityczną i Kolektyw Rewizor. Zapraszam do lubienia nas na przykład na Facebooku Teologii Politycznej Rewizora Frondy Lux. W dyskusji udział wzięli pani Elżbieta Czerwińska z wydawnictwa SIK. Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej. Krzysztof Masłoń z Tygodnika do Rzeczy. I profesor Marek Cichocki z Teologii Politycznej. Patronat medialny nad tą dyskusją objęły Tygodnik do Rzeczy, Telewizja Republika, portal fronda.pl, rebelia.pl, blogpress.pl, Fronda Lux i w polityce.pl. Dziękujemy blogpressowi, który jest zawsze niezawodny, a za zdrowie mistrza niech każdy wychyli to, co wychylić lubi przy barze.